Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Dzisiaj udajemy się na spływ kajakami rzeką Mała Panew. Jestem teraz w miejscowości Krupski Młyn na ulicy Zawadzkiego. Tutaj znajduje się duży parking, gdzie przywozimy całą rodzinę, a kierowcy ze swoimi samochodami stąd jadą do miejscowości Rzędowice Młyńska 1. Na parkingu tam zostawiam samochód i z obsługą z firmy Młyn Bąbelka busem dojeżdżam z powrotem tutaj do reszty członków rodziny i stąd będziemy rozpoczynać nasz spływ kajakami. Organizacja bardzo spoko. Wszystko możemy odczytać na stronie kajakimalapanew.pl. Koszt za jeden kajak to jest około 60 zł. My wybraliśmy trasę Krupski Młyn, Rzędowice, 11 km, 2,5 godziny. Ok, zostawiam tutaj członków mojej rodziny i jadę samochodem do Rzędowic, ulica Młyńska 1. Ok, jadę do Rzędowic, ulica Młyńska 1, zgodnie z nawigacją. I tam zostawimy na parkingu samochody. Ok, samochód zostawiony na dużym parkingu Młyńska 1, Rzędowice. I teraz idziemy do busika. Stąd nas z powrotem zawiozą do reszty członków rodziny. Duży parking. I tutaj też jest meta. Tu będziemy po prostu wysiadać z kajaków. Zaraz tym busikiem będziemy jechać z powrotem do Krupskiego Młynu na ulicę Zawadzkiego, na parking tam, gdzie wszyscy czekają. Tylko kajaki zostaną załadowane. Przed wejściem płacimy i wypełniamy oświadczenie informując, ile czego będziemy wypożyczać, czyli jeden kajak, 3 sztuki kamizelek, 2 wiosła, imię, nazwisko, czytelny podpis. I jedziemy. Jedziemy już z powrotem do miejsca startu. Dojeżdżamy do miejsca startu. Ok, już wszyscy jesteśmy na miejscu, wszystko rozliczone, kajaki są przygotowywane i zaraz będziemy spływać kajakami rzeką Mała Panew. Pobieramy kapoki i wiosła i już pierwsza para spływa. Gdy już jesteśmy gotowi, to rozpoczynamy spływ. Przygoda jest super. Można mieć kajak jednoosobowy, dwuosobowy. Tak jak widzicie. No to rozpoczęliśmy spływ kajakami w dużej ekipie rzeką Mała Panew. Beatko, proszę troszeczkę dodać gazu. Sam początek, już mieliśmy sporo różnych konarów w wodzie, co było mega zarąbiste, bo trzeba było je poomijać. Ale w żadnym stopniu nie jest to niebezpieczne. Przed nami kolejne konary i trzeba się zmieścić naszym kajakiem. Beatko, proszę poprowadź. Nie musicie się specjalnie obawiać, te konary nie są ostre, to znaczy nie uszkodzą waszych kajaków. Przynajmniej nie powinny. I zobaczcie, jak to wygląda. O, i mieścimy się. O, kajak się odbił. Przeżyliśmy. Jak widzicie, przygoda jest naprawdę super. Rzeka Mała Panew dostarcza sporej ilości nie tylko może
atrakcji, ale nawet trochę adrenaliny. Szczególnie jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie płynął kajakiem, to jest naprawdę super. Dobra, muszę trochę pomóc z wiosłowaniem, bo jak widać, tylko Beatka dzisiaj. Jak zawsze zresztą. No tak. Dobra, już pomagam. W różnych miejscach mamy takie właśnie przygody, jak tu widzicie, gdzie trzeba je pokonać. Jest naprawdę kupa świetnej zabawy. Jak widać, zabawa przednia. Płyniemy dalej. Beatka, byś mogła, a to płyń. Jak widzicie, jest troszeczkę treningu dla rąk, ale jest naprawdę fantastycznie. Pogoda super. I jakby od razu taki krótki kurs. Jak chcecie skręcić w prawo, to wciskacie i trzymacie po prostu w wodzie wiosło. A jak chcecie szybciej skręcić, to do tyłu. I tak samo w prawo albo w lewo. W prawo albo w lewo. To taka informacja, o kurczę. Teraz trzeba szybko skręcić. Oj, 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 oj. Uwaga. Dobra, dawaj. Daj GoPro. Tak się jakoś dziwnie tu ułożyło. Taki przypadek mamy. Akurat jak widzicie, tutaj mamy różne takie drzewa. Czasem się lekko w takie zahaczymy. No i w tym wypadku musimy się z tego wydostać. Tak więc jak widzicie, przygoda jest super. Dobra, wypływamy. Odpychamy się. Dobra, muszę trochę przycisnąć. Tutaj mamy jakiś most, musimy się przedostać pomiędzy tymi drewnianymi palami. Więc wygląda ciekawie. Chyba nam się tak za prosto nie uda. Beatko, bardzo się postarałaś, widzę. Super, no po prostu blokada na całego. Czyli ustawiliśmy szlaban, już ten, teraz to już nikt tutaj nie przepłynie. Jak widzicie, nie ma wesoło. Jak widać, udało nam się. Przepłynęliśmy. Beatka nas teraz wyprowadza już na proste. O, jest. Jest coraz lepiej. Świetna zabawa, naprawdę. Koszulka bez rękawów, czyli taki, widzicie, taka bokserka jest najlepsza, naprawdę. Koszula, czy też koszulka z rękawami, to nie jest najlepszy pomysł, bo można się solidnie spocić. Płyniemy dalej. Po drodze mamy tutaj, a w zasadzie gdy płyniemy rzeką, mamy różne takie małe plażyczki, gdzie można się zatrzymać i zrobić sobie mały odpoczynek. Ale jak widzicie, Beatka sterowała i wpłyniemy zawsze w jakieś krzaczory, których nawet nie planujemy, zatem dla nas te plażyczki nie są specjalnie atrakcyjne. Puh! Po prostu krzaczory zastępują wszystko. Proszę Beatko, płyń, płyń dalej, płyń, tak pewnie. Chciałem ludziom powiedzieć o tych plażach. Ale po prostu mi nie dałaś. Nie, jest sporo różnych miejsc, gdzie można się zatrzymać, zrobić sobie mały piknik, jeżeli mamy przy sobie coś na przykład do picia, do jedzenia. O, tu jakiś mały kawałek drewna. Konar wystawał. Nie, Beatko, te krzaki nie. Beatka, te krzaki nie. Tych krzaków nie. No i widzicie, zawsze się tak to kończy, nie? Na kajakach z Beatką. Beatko, może poradnik, jak to robimy, że zawsze wpływamy w największe krzaczory, jakie są na tak szerokiej rzece, jaką jest Mała Panew. I zobaczcie, i tak jest po prostu co 100 metrów, mam dokładnie taką samą sytuację. Czyli po prostu 360 stopni i krzaczory. Tak więc botanicznie, biologicznie taki spływ kajakowy jest bardzo urozmaicony. To wszystko zależy, z kim płyniemy. Płyniemy dalej. 360 zaś zaliczyliśmy. Tutaj na drzewie mamy oznaczenie 10, czyli 10 km, a cały spływ to 11 km, więc niebawem będziemy mieli metę. Tutaj mamy oznaczenie młyn bąbelka, spływy kajakowe, strzałka.
i tutaj skręcamy w prawo i będziemy przepływać tutaj przy otwartej śluzie. Wszystko dokładnie oznaczone, trudno byłoby przegapić. Ok, przesunę wiosło i przepływamy, więc głowa w dół. I płyniemy, płyniemy. Tak to wygląda. I teraz dopłyniemy tutaj do miejsca, gdzie będziemy mieli koniec naszego spływu. Dopłynęliśmy do mety, czyli koniec spływu. Tutaj zostawiamy kajaki i można się zrelaksować. Ok, tutaj mamy metę, czyli miejsce, gdzie zostawialiśmy samochody na parkingu przed nami. I tutaj busem odjeżdżaliśmy w stronę miejsca startu. Nasze kapoki tutaj sobie przewiesimy, aby wyschły. Podsumowując, spływ kajakowy z Młyn Bąbelka polecam bez dwóch zdań. Wszystko świetnie zorganizowane. Parkingi, samochód już mamy tu na mecie. Można sobie przejść tutaj, tam ogniska są realizowane, więc jeżeli mamy jakieś kiełbaski, to możemy sobie tam podejść. Widać tam też różne namioty, więc jeszcze tam sobie zaraz zajrzymy. I na tym na dzisiaj już kończę. Świetna przygoda, spływ kajakowy rzeką Mała Panew z Młyn Bąbelka. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć! Tu jeszcze na sam koniec taka informacja odnośnie grilla. Tutaj można się dorzucić z własnymi kiełbaskami. Tutaj jest grill bar. Można sobie kupić na przykład kiełbasę, kurczaka, filetyk, frytki, surówki, chleb z malcem. Tu tam jeszcze jest lody, paluszki, duża, mała kawa, piwo lane. Tak więc przy okazji można skorzystać i fajny finał zrobić wycieczki na kajaki. Młyn Bąbelka. Dziękuję wam za uwagę i na tym kończymy. Cześć!